Cześć, zanim zobaczycie, jak latam śmigłowcem, to jeszcze bardzo fajna akcja. Jestem teraz w Lublinie na parkingu podziemnym. Robimy top secret akcję dla jednego z widzów, jednego z was, który jest fanem programu. A tutaj jest taki prezent od rodziców. Cześć. Hubert ogarnął prezent dla Kuby i to przekazujemy mu dokładnie za pół godziny, bo za pół godziny zaczyna się jego 18. Ono niczym nie wie, no jest chyba fanem Subaru. Tak, Kuba jest fanem Subaru bezdyskusyjnym. Wiemy, że marzył o Subaru, wiemy, że marzył o takim modelu na takim kole, z takimi spoilerami. Także Kuba, to jest dla ciebie. Zaraz go otrzymasz, to będzie niespodzianka. Wjeżdżamy na urodziny? Gdzie ten solenizant? Jest! Bardzo miło cię poznać. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło, wow. O kurde. Ale to jest mocne. Jedziemy świętować. Moi drodzy paratani, oto tak wygląda życie celebryty. Torty za darmo. Robert bierze wszystko to darmowe, ale tani nie jest. Jak się czujesz, że ci wyżeram czwarty kawałek tortu? Zajebiście. Będzie pierwszy odcinek w programie High Five, w którym Buczo nie złamie przepisów w ruchu lądowym. Żartuję oczywiście. Złamiemy te przepisy w ruchu powietrznym. Kradniemy śmiglaka polskiego, tak jak Ruscy zostali okradzeni przez Cyganów, przez Rumunów. Wy lubicie takie akcje, co? Zobaczymy, jak to jest prowadzić śmigłowiec. Podobno będę dzisiaj się uczył. Będę się prowadził śmigłowiec, czajcie to? Ja w ogóle w głowie mi się to nie mieści. Nie mam uprawnień, ale... Za sterami usiądę, obok pilota oczywiście, ale się jaram. Ten śmigłowiec to Robinson R44 Raven 1. Ma 225 koni mechanicznych, kosztuje ponad 2 miliony złotych i rozpędza się do 240 km na godzinę. Pragnę wam też przedstawić pana Henryka. Pan Henryk jest instruktorem tutaj. To bardzo ważny człowiek, którego ja będę przede wszystkim dzisiaj słuchał. No i Hubert mi wspomniał też, panie Henryku, o jakiejś checkliście. Czyli coś, co trzeba zrobić na początku przed lotem każdym. Tak, checklista, czyli procedury wypisane krok po kroku, rzeczy, które musimy wykonać. Nie jest to dzienny przegląd, zupełnie przeglądowy, tylko skrócona wersja tego przeglądu, bo śmigłowiec już dzisiaj wykonywał loty. Poziom oleju w silniku, hydraulice, brak żadnych podcieków, układ sterowania. To jest 9 litrów. 9 litrów, ok. 9 litrów, 6 litrów. A no, silnik może starszej konstrukcji, ale charakteryzuje się przede wszystkim niezawodnością. No. Ten jest troszeczkę rozebrany, więc też możecie zobaczyć, jak wygląda cały silnik. Jeżeli ktoś nie ma na co dzień styczności z takimi śmiglakami, to dla niego to jest wszystko takie nowe, takie fajne, takie... No, zajawka zajebista. O, i tak się właśnie wyciąga śmiglaka. Jest z tłumikiem. Wszystko jest bardzo podobne do tego, co w samochodzie tak naprawdę. I tu macie tłumik. Śmiesznie. No i to jest Raven 1, który od Ravena 2 różni się tym, że ten jest na gaźniku, a tamten na wtrysku. Okej, okay, to już podsłuchałem też wcześniej. Żeby nie było, że jestem taki mądry. Takie sprawdzanie śmigłowca jest też dobre dla mnie, bo może wykorzystam to przy względach samochodowych, bo kiedyś miałem taką sytuację, że nie sprawdziłem, że jakaś wypożyczalnia dała mi 9-letnią oponę w sportowym aucie i przy większej prędkości, pamiętacie to na pewno, wybuchła mi opona. Było nieciekawie. No i tutaj wszystko jest takie ryzyko minimalizowane. Mieliście kiedyś jakieś wypadki tutaj takie, nie wiem, tragiczne? Nie, tragicznych wypadków nie mieliśmy na szczęście, także... To jest chyba takie dość... Najbezpieczniejszy środek transportu, jakby nie było. Okej, okay, takie dość nietypowe pytanie, ale jednak typowe bardzo. Takie jasne pytanie dla amatora, od amatora można powiedzieć. Super. Zapraszam. Okej, okay, wsiadamy. Do kabiny. Tak, w kociach. Pełne wychylenia sterów. Ile ma pan godzin wylatanych? Około 4000. Ja pierdzielę. To czujemy się bezpieczni. Słuchaweczki? Będę troszkę głośniej mówił do kamery, ponieważ tu na razie jest spokojnie, ale potem jak się wzbijemy w powietrze, to będzie bardzo, bardzo głośno, ale i tak powinno być coś słychać. Mamy dobry mikrofon. Ale tutaj, jak założymy słuchawki, to słyszymy się bardzo dobrze. Czy my słyszymy się tak tylko w obiegu, czy ktoś więcej nas słyszy? A to dobrze. Czyli można przy... Możemy mówić śmiało. Można przeklinać. Można. No co, lecimy?
robić. Nóżki tam. Lampka tu. Jedna, druga rączka do sterowania. Okej, teraz zwiększamy moc. Licencja na śmigłowiec kosztuje ponad 100 tysięcy złotych, ale już teraz zapewniam Was, że prędzej czy później ją zrobię. To jest niesamowita frajda, zresztą sami zobaczcie. Oczywiście przez większość lotu prowadził instruktor, ale były też momenty, w których udawało mi się spróbować samemu. Jakbyśmy chcieli się teraz przekręcić w stronę Ukrainy, to lewą nogą. Mogę spróbować to sam zrobić. Niesamowitego. Szczęście już do końca dnia, można powiedzieć. Fajna sprawa. A tobie podobało się, Kasper? No. No to piona. Daliśmy radę.